Pytanie od pana Pawła. Czy poznanie w nauce jest wartością absolutną, pana zdaniem, czy też jednak relatywną z uwagi na potencjalne skutki? Nie, no jest relatywna, ale przede wszystkim między innymi dlatego, nie tylko ze względu na potencjalne skutki. Przede wszystkim jest dlatego relatywną poznanie w nauce, że ono nie istnieje. Obiektywne poznanie w nauce. Po prostu my wiemy, że świat jest niemożliwy do poznania. To jeszcze, to już nawet matematyka udowodniła twierdzeniem Gödla w 1936 roku, 1936 roku, że nie ma możliwości poznania świata, że większość test, które możemy postawić, które są, wiem, że jest albo prawdziwa, albo fałszywa, to większość tych test my nauką nie potrafimy udowodnić. To akurat jest matematyczny dowód tego, wiemy o tym. To wręcz teologiczny dowód, prawda, można by powiedzieć. Jakby Kościół powinien znać to twierdzenie Gödla. Natomiast nie ma poznania doskonałego i nauka nigdy nie będzie to, co pozna i rozpozna, nigdy nie będzie prawdziwe. Ono będzie najwyżej zbliżone. Dlatego no, musimy mieć duży umiar na naukę.